Jarku, dziękujemy. Tak. Za dostarczenie zakupu, bo my nie daliśmy rady. Jarek nam pomógł, zakupił za nas sprzęt, po prostu miał w pobliżu i było dostępne. I dzięki temu mamy my. Tak. I dzięki temu możemy Was powitać w dzisiejszym filmie. Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Cześć. Dzisiaj z nami akumulatorowa mini szlifierka model PWSA 12LI A1. Zapraszamy. Zapraszamy. Maleństwo? Straszne. Powiem Ci, że ja myślałem, że to jest naprawdę większe. Kurczę. Ty, no to taka pchełka mała. No, nie ma tutaj tej walizki. Zaraz, a jeszcze ja nie mogę doczekać, aż się rozpakujemy, zobaczymy. Bo to chyba jest najmniejsza walizeczka Parkside w naszej historii. Tak, sprzęcik jest bardzo mały, poręczny, na malutką bateryjkę. Zobaczymy, czy na tą samą. Myślę, że tak, że na 12, że to kompatybilny sprzęt. Oczywiście mamy gwarancję TUW, 3 lata gwarancji. Tak jest. Certyfikowane TUW-em, więc spoko. Tak, litowo-jonowa. Gwarancja jakościowa TUW, gdybyś tam nie wiedział. Tak. Mechanizm blokowania spindle lock, tak, czyli ten sam patent, który tam Parkside używa w coraz większej ilości swoich narzędzi. Praktycznie już chyba w tej chwili we wszystkich. Mamy tutaj sprzęt zapakowany, nieotwierany, jeszcze pryteczką, ładnie wszystko pozaklejane. Sami nie zerkaliśmy, nie widzieliśmy tego sprzętu. Sami nie wiemy, co się tam pokaże tutaj przed oczyma. Zaglądamy. O, koniecznie. Tak jest, zapraszamy. No walizeczka, słuchajcie, najmniejsza w naszej historii, chyba jeśli chodzi o Parkside'a. Wymiary opakowania 25,5 na 17,5 na 12, więc no... Jak większa cegłówka. Tak jest. Nóż w ręce May, tak. Otwieramy. Jak to jest zapakowane? A, tutaj jest na języczek tak zwany. Trzeba się było bawić, nie trzeba było. Nówka, plomby są z dwóch stron. Wyciągamy. No. O, jaka pszczółeczka fajna mała. No, miałeś rację, to taka cegłówka. Autentycznie cegłóweczka. Połóż dłoń na niej, że z przodu. No faktycznie, malutka. Maleństwo, 12 V, zapięcia metalowe, rączka czerwona. Ale ładnie wygląda. Metalowe tak zapięcia, czerwona rączka, tak... Parkside'owo. Tak. Pryteczka, przecinamy. No i co? No i zaglądamy. A tam jeszcze naklejka nie jest, nie trzyma tego boczku, ani nie jest. Nie, nie, nie. Naklejki są tylko z urządzeniem. Informatycznie, tak? Tak. Otworzyliśmy, tadam, tak jest, okay. Tak to wygląda. Zoomuję. Instrukcja obsługi. W zestawie. Ładowareczka. I teraz tak, jak już jesteśmy przy temacie ładowarki, ta się troszeczkę nam przykurzyła, ale jest mniejsza od poprzedniczki swojej. I to pewnie dobrze widać. Ale gniazdo jest chyba te same. Tak, wygląda na to, że gniazdo jest... Aczkolwiek, Jacku, powiem Ci, że widzę różnicę w gnieździe. Mówisz? Tak. Od razu na naszym stole pojawia się poprzednie urządzenie 12-woltowe. I co mamy jeszcze w zestawie? Mamy w zestawie pszczółeczkę, no bo to już inaczej nazwać nie można. Jest i nasza malutka pszczółeczka. Wygląda to tak. Pod spodem jest klucz. Klucz służy do wymiany tarczy. Walizeczki się pozbywamy. I teraz co robimy? Wyciągamy. To, co nas bardzo ciekawi. Akumulator. Bierzemy akumulator z poprzednika. Tak. Nie chciałem powiedzieć, że chyba jest, Jacku, lipa. No jest lipa. No nie mów, że to jest jednak prawda. Tak jest, zobaczcie, ten akumulator jest skonstruowany zupełnie inaczej. O nie. Nie pasuje tutaj. O nie. Nie, no to jest porażka, no. O nie. Pytanie, czy ten akumulator nowy pasuje do starego urządzenia?
Nie. Nie. Widzicie zupełnie inaczej no wykonaną budowę. No kurde, kicha. No dobra, lecimy dalej, no. Zobaczmy. Dobrze, czyli pozbywamy się naszego urządzenia. My już się cieszyliśmy, że będą dwa akumulatory. Kurde. Do jednego i do drugiego. No sam akumulator wygląda w ten sposób. No nie ma nic skomplikowanego. Dwa zapięcia, tyle. Trzy ogniwa. Tak jest, to już widać po samej konstrukcji. Tak. Szlifiereczka sama w sobie też nie ma nie wiadomo czego. Włączamy, wyłączamy, tak. Fajne jest, bo nie przełączysz, czy przełączysz? Przełączysz, musisz się postarać. Nie wiem, czy to Pawle dobrze widać. Włącznik jest skonstruowany w ten sposób, że możemy go załączyć, tak? A jeśli chcemy, żeby było na stałe załączone, to musimy przycisnąć w dół. Co też chyba nie jest zbyt dobrym patentem, bo pracując w rękawicy zaraz będziecie krzyczeć, że się nie pracuje w rękawicy, no ale dobrze. Bardzo łatwo jest nacisnąć i wyłączyć to urządzenie. To się fachowo nazywa włącznik zrzucany. No i co? I tak jak wszystkie inne urządzenia Parkside'a, sytuacja wygląda w ten sposób, że tym, czym możemy manipulować, jest oznaczone na czerwono. Jak widzicie, są tutaj tylko te takie dwa miejsca. To, które jest tutaj, to jest mechanizm spindle lock, czyli naciskamy, przesuwamy delikatnie. W tym momencie blokuje nam się tarcza. Możemy, używając klucza, tą tarczę wymienić. Osłona sama w sobie, przypuszczam, że ma możliwość dopiero zmiany w momencie, w której użyjemy klucza. Także bierzemy sobie klucz, który jest w zestawie. Rozkręcamy. Zobaczymy, jak to jest skonstruowane. Nie wygląda to na coś, co jest bardzo skomplikowane. Wykręcamy śrubę, tutaj mamy nakrętkę, zdejmujemy tarczę. I w tym momencie, słuchajcie, tutaj też jestem zaskoczony, bo to jest tak, że ta osłona jest przykręcona na stałe, więc... O, czyli trzeba by było te wszystkie nakrętki, śrubki odkręcić i możesz tylko przerzucić. No, masz dwie możliwości, druga możliwość w ogóle ci nic nie daje praktycznie. Czyli jeśli zrobisz w ten sposób, no to będzie ci tutaj zachodziło w stronę, w którą trzymasz, tak, czyli za blisko ręki. Jeśli zrobisz w ten sposób, czyli przełożysz tak, to będziesz miał wtedy tarczę z przodu i jedyna możliwość pracy jest w ten sposób. Nie, 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 to prawda. Czyli ogólnie jest bez regulacji, można powiedzieć. Tak jest. Zakładamy tarczę z powrotem. Średnica tarczy. Średnica tarczy to jest... Średnica otworu. 76 mm zewnętrzna. Średnica otworu 10 mm. Tak to wygląda, czyli tarczę zasadniczo przypuszczam, że poza siecią problem będzie bardzo tak duży z dokupieniem. No niestety. No to już trochę jestem zaskoczony. Bardzo, Jacek, mnie zdziwiła ta bateria. Mnie również, oraz brak wskaźnika naładowania na przykład. Co uważam, że jest karygodne w dzisiejszych czasach. Wkładamy. I co? Pozbywamy się ładowarki. Pierwsze odpalenie na sucho. Oczywiście. Aha. Czyli w momencie to możemy zobaczyć, ona sama w sobie pracuje dosyć cicho. Tu mamy trzy diody, które nam pokazują stan naładowania baterii. Nie wiem, czy to dobrze widać. Widać. A nie ma hamulca automatycznego? Nie. Ile ona kosztowała? 150 kilka złotych? Tak, tak. No zobaczymy. No już ci podaję, Jacku, jakiś tam materiał do przycięcia, bo to nas bardzo interesuje. Proszę. Działamy.
No i tyle, jeśli chodzi o głębokość. Musimy zmienić położenie. No i co? Opowiadaj wrażenia. Znaczy tak, tnie się tym fajnie. Wymaga użycia odrobiny wprawy i to jest rzeczywiście fakt, ponieważ ta tarcza, patrząc na to z góry, osłona tarczy zasłania ci po prostu widok, w którym miejscu tniesz dokładnie, więc bardzo łatwo jest, żeby ci zjechało. I to zresztą idealnie widać, że jednak delikatnie poszło mi na to. Natomiast poruszając delikatnie tarczą, nie zużyliśmy jej zbyt wiele. I tu się nie ma co oszukiwać. O, tarcza to wiesz, rureczka cieniutka. Tylko ma bardzo mały zasięg. Ile strasznie. Ile możemy... Mieleczka, proszę cię. Pokaż. Jaką to ma moc w ogóle? Bateria 12V, 2 Ah, 19500 RPM-ów. Tarcza 70. A, zanim około 60 minut czasu pracy na akumulatorze. Zanim nie dotkniemy do obudowy, to jest mniej więcej jakieś 13-14 mm. Mało. Strasznie mało. Mało, no. Nie wiem, jakie zastosowanie bym widział w niej, wiesz? Ja? To mówiłem na lajpie. Dyskutowaliśmy o tym, że ma być, tak? I nasi widzowie nam pokazali w gazetce. Nie czuję w ogóle jej, że ona pracuje nawet, nie? No ale widzieliście to na pewno, wychwycicie na filmie. Pierwszy raz troszeczkę mocniej docisnąłem do materiału i tarcza się zatrzymała. Tak? Tak. To pewnie będzie widać. No niestety. No. Zastosowanie dla mnie osobiście, moim zdaniem, do profili takich jak do ścianek rygipsowych, za dużo z tym zabawy. Wstaję od razu. No. Zatrzymuję się. Jakich? No do profili tych aluminiowych, myślę, że za dużo z tym zabawy. Nie. Żeby to używać, w ogóle szkoda sobie gitary zawracać. Nie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, rzeczywiście ta osłona powoduje niestety, słuchajcie, że ciężko jest z uzyskaniem pełnej precyzji. Trzeba wyglądać, że tak powiem, na samą tarczę, a to już też mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że nie jest bateria kompatybilna z resztą. Myślałem, że to jest jeden układ, wiesz? Że mamy... Ja też tak myślałem, wie, kurczę, nie... 12 będzie miała. Teraz te czasy tak, że jest druga, pach, bierzesz, a one się różnią detalami. Tam jakiś ma przykładowo między tą a tą, niby wielkościowo nie ma jakiejś tam większej różnicy, ale już jest... Obudowa tak, zupełnie inna. Tak, tutaj mają takie dwa pióra, ta ma takie duże, a ta ma takie malutkie. Po prostu jest już inna całkowicie. No. No nie, słuchajcie, no jest gumowana w tych miejscach, w których powinna być gumowana, tak? No to tutaj okej. Nie widzę zastosowania dla niej, wiesz? Kafelki? No nie bardzo, nie? Też niedobrze, za mała. No. Za słaba, no, do płytek. No. Do jakichś takich badziewiarskich może, ale jak już trafisz grę, to zapomnisz, że cokolwiek z tym zrobić, no? Co mógłbym tym ciąć? No nie wiem. Ja w swoim zawodzie to nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie? Ja w swoim zawodzie tak samo. W zastosowaniu warsztatu takiego majsterkowego mojego też nie bardzo. Więc może wy macie jakieś zastosowania? No słabo to widzę, kurczę. No nie wiem, co bym mógł tym chlasnąć nawet. Jakiś drobny drucik, coś, kręcik. Coś przeciąć delikatnego. No trudno wam powiedzieć. No nie wiem, Paweł, no nie mamy chyba tutaj, kurczę... Już nie będziemy przedłużać. Nie będziemy przedłużać, bo to nie ma sensu, ale wiesz co, no przecięcie wkręta.
Stanęła. Stanęła. Dla porównania weźmiemy sobie, kurczę... Dobrze, daj tego samego wkręta. Tą samą operację możecie wykonać byle jakimi, no to są knipeksy, tak? No ale byle jakimi zbrojerskimi. Jeden ruch, bez przykładania, bez ładowania akumulatora. Nie widzę tego zastosowania na nich, wiesz? Dobrze, Pawle, nie przedłużajmy. Nasza opinia? Ja bym tego sobie nie kupił. Znaczy kupiłem. Znaczy w sensie nie ja, no Jarek kupił. No ale dla nas. No. Dla nas kupi, tak. Nie zachowamy tego. Nie potrzebuję tego, także... Ja tak samo. Kolejny gadżet na półce, którego zastosowanie jest żadne. Jeżeli jeszcze by miało jeszcze baterię kompatybilną z tamtą, no to jeszcze bym sobie zachował. A no już bym tam sobie zielną budowę poświrował, coś tam, tak. Gdzieś tam pręcik przyciąć, zbrojeniowy, coś tam. No może by się dało, jak nie, no to trudno. Bateria się przyda. Tak. Wiesz, za 150 zł. No ale tutaj nie widzę żadnego zastosowania. Ja też nie. Małe... Ja jestem na nie. Ja też na nie. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Mam jeszcze dzisiaj kilka filmów do nakręcenia na pewno. Nie kupujcie, Parkside ma dużo fajniejszych narzędzi, ciekawszych, naprawdę, których godnie możemy polecić. Tego nie polecamy. Ale ostatecznie decyzja należy do was. Dokładnie. Jeśli wy widzicie... Może wam akurat do czegoś się przyda. Tak. Jeśli widzicie jakieś zastosowanie, napiszcie w komentarzach pod filmem, chętnie poczytamy. Tak. Bo też może napisać, że dla niego się sprawdza, jest super, bo coś tam... Reasumując. Ja jestem na nie. Ja też. Nie widzimy zastosowania. Ja tym bardziej nie widzę u siebie zastosowania. Jeżeli wy macie, to piszcie tak, jak mówiliśmy. Tak jest. Dajcie znać. A tymczasem... Żegnamy się. Tak. I zapraszamy na nasz kanał. Milion pomysłów na minutę. Na vlogi. Na live. Na... nasze profile na Facebooku. Dokładnie. których jest coraz więcej. Tak. I wasz... Na tych profilach jest coraz więcej, więc to nas bardzo cieszy. Przypominamy o zabawie. Tak, zapraszamy na Twittera, zapraszamy na Instagrama. Na Facebooka. I do zobaczenia wkrótce. Cześć. Cześć.